Cześć, witam wszystkich. Moi drodzy, oczywiście na początku chciałem przypomnieć o trwającym konkursie. Konkurs jest organizowany wspólnie z firmą esnumizmatyka.pl. Linki do filmu oraz link do sklepu esnumizmatyka umieszczam pod filmem. Mam także dla Was kod rabatowy w wysokości 10% na właśnie zakupy w sklepie snumizmatyka.pl. Po dokonaniu zakupów wpisujecie kod ROSTEK2022 i jest Wam odejmowane wtedy 10% od Waszego zakupu. Kod jest wielokrotnego użytku oraz ważny jest przez cały rok 2022. Zapraszam także osoby chętne do grupy facebookowej, zamkniętej, prywatnej. Oraz chciałem powiedzieć tutaj, że 65% nadal osób ogląda moje filmy bez subskrypcji. A pamiętajcie, że właśnie Wasze subskrypcje, Wasze komentarze budują ten kanał. Więc jeśli oglądasz filmy, a nie subskrybujesz, ciebie to nic nie kosztuje, a mi pomoże, jeśli klikniesz ten czerwony przycisk subskrypcji. Ok, moi drodzy, dzisiaj tak przez przypadek sobie klikałem po Allegro i nie mogłem dopatrzyć się tej monety. Moneta z roku 1994. Jest to 100 tysięcy. Mamy tutaj 50. rocznicę powstania warszawskiego. A może na początek jeszcze wspomnę jakieś dane o tej monecie. Moi drodzy, mamy tutaj średnicę 32 mm. Waga monety jest to 16,5 grama. Moneta jest wykonana z srebra próby 900. Obrzeże jest gładkie i moi drodzy, nakład tej monety to tylko 150 tysięcy. A wracając do tego Allegro, klikając, nie mogłem znaleźć tej monety. A jeszcze zaznaczę, że to jest moneta okolicznościowo-obiegowa. Nie jest to moneta kolekcjonerska. Ona stricte miała trafić do obiegu, ale wiadomo, że jeśli coś srebrnego, no to raczej ciężko by to było wypuścić, to znaczy z założenia chciano ją wpuścić w obieg, no ale po prostu ludzie ją tak szybko wyłowili i z banków, i nawet jak już coś trafiło, to nawet właściciele sklepów, czy tam ekspedientki, po prostu, które wiedziały oczywiście o tym, wyciągały je z kas. No a jak widać, po archiwum Allegro jest dużo monet właśnie wytartych z obiegu. I teraz chciałbym powiedzieć, że ta moneta ostatni raz w licytacji była, moi drodzy, w 2020 roku w październiku i sprzedała się tylko za 108 zł i 51 groszy. Mamy już 2022 rok. Więc mamy tutaj rok i 3 miesiące, czyli 15 miesięcy od ostatniej licytacji. Aktualnie na Allegro można tą monetę kupić, oczywiście, ale licytacje są tylko dwie. Jedna jeszcze będzie trwała no, 6 dni. Jedna jeszcze trwa 2 dni. No i
co tu bym mógł jeszcze powiedzieć, że tak naprawdę ta moneta zdrożała o jakieś 150 zł od ostatniego razu, gdzie ja tak ją powiedzmy szukałem. Ja monetę kupiłem na kup teraz za 158 zł. Dokładnie było tak, 158 zł. Nie wiem, czemu była taka cena ustawiona, ale 158. Aktualnie na kup teraz, moi drodzy, no to najtańsza opcja to jest 249 zł. Więc jak mówiłem, warto jednak pobawić się w licytację, jeśli komuś zależy na oszczędnościach. Więc co tu dużo mówić? No, moneta jest dość rzadka, no, nakład 150 tysięcy. Naprawdę dużo egzemplarzy zachowało się w Stanach pierwszych. No ale nikt tego za bardzo nie chce też sprzedać. No, próba 900 srebra. To też mówi coś o monecie. No, kto by chciał się pozbywać tak ładnej monety oraz tak małego nakładu? Jestem ciekawy, ilu z Was posiada tę monetę w swojej kolekcji i jakby ktoś chciał kupić, no to wiadomo, Allegro, zerknąć sobie. Ja tutaj wrzucę screen. Ok, i jeszcze jedna z ciekawostek, moi drodzy, pamiętacie, mówiłem, że prawdopodobnie 2 grosze, to znaczy 1 grosz z 90, z lat 90. powiedziałem, no, a to chodziło o rocznik 92. Jest w dwóch właśnie wersjach stempla awersu. Momencik, już Wam pokazuję, o co mi chodzi. Muszę zaś podnieść. O, momento. O. Już, momencik. No sobie teraz to przekręcę. Opa. No. Diabelstwo. Ok. Moi drodzy, jak widać, przyjrzyjcie się literom. Są, tu jest cieńsze, tu jest grubsze, oraz ułożenie znaku menicy jest praktycznie takie same, można powiedzieć, ale nie do końca. Pazur jest na równo z tym daszkiem litery M. A tu już pazur wpada na literę, jeśli chodzi o linię. Wygląda to, że ten pazur jest niżej. Widać, mimo że monety są obiegowe, są przytarte, no to proszę też zauważyć grubość, tak? Ta jest moneta przytarta. Jakby ta była w ten sposób, ta moneta, jakby była w ten sposób wytarta jak ta, mielibyśmy praktycznie niewidoczną datę. Tak. I pokażę Wam tutaj na przykładzie menniczej monety, o co tak naprawdę mi chodzi. Proszę zobaczyć. To jest mennicza z cienką datą. Wezmę momencik tą, która to była teraz. Aha. Tak, to było, o to chodziło. Zobaczcie sami. I teraz widać, że tu faktycznie ten pazur jest dużo niżej, a tutaj jest na równo. Litery
Tu nadal jest ta litera cień. Nie, moment. Tak? Dobrze mówię. Momento, wezmę tą drugą. Czy na tej drugiej to było? Nicik. Ustawię to. Może to być też efektem niedobicia, ale też niekoniecznie. No. Te praktycznie wyglądają tak samo, prawda? Nie różnią się praktycznie niczym. Tu też pazur, jak widać, jest na równo, czyli mamy dwa typy tej groszówki. No i teraz to widać, no bardzo dobrze to widać, że pazur jest dużo, dużo niżej. Znaczy, tutaj widać, że jest niżej. No i ta czcionka tych cyfr była na pewno grubsza. Widać, jak różnica jest na dwójce. Jaka ona jest w tym miejscu cienka, jaka tu jest szeroka. Jakie dziewiątki są cienkie, a jakie są tu grube. Więc coś jest na rzeczy. Oczywiście mam jeszcze za mało materiału, żeby to wszystko przepatrzeć. No ale próbuję, próbuję. No i dzięki temu mikroskopowi. Dobrze odmieniam, mikroskopowi, tak. Moi drodzy, zacząłem przeglądać groszówki z 49 roku. No i trafiłem sobie destrukcika. Tu jest jeden, jest niedobicie. A tutaj te pole, takie ciemniejsze, to jest niedobicie. Po prostu przesunął się krążek monety przesunął się podczas bicia i widzicie, jaki jest tutaj cieniutki rancik, prawda? Gdzie na dole jest on jak najbardziej poprawny. I już widać, że rant jest dużo, dużo szerszy. Gdzie, no bez lupy to bym na pewno tego nie zobaczył, a tym bardziej bym nie zobaczył tego pod no, gołym okiem, nie? No i udało mi się też trafić DDO. Momencik, może to zniżę. Będzie znacznie lepiej widać. Ostrość. Nie w tą stronę. Chyba widać, co? Moment, troszeczkę obkręcę. O. Widać podwójne bicie. Widać wszystkie cienie tych tutaj liter. Tu. O, jest P. Tutaj S. O i P. Tylko na tym kawałku. Bo tu już ten efekt nie występuje. Na R jest normalne ZE C i dopiero zaczyna się od literki P podwójne bicie. Także jak widać, przeglądanie i szukanie sobie destruktów zacznie być u mnie chyba numerem uno. Także ładnie to widać.
Nie wiem, czy wy to dobrze widzicie, ale no raczej ja to widzę na telefonie, to wy będziecie też tak, że to widzieli na, później na filmie. Ok. Moi drodzy, z tych ciekawostek będzie już tyle. Dziękuję za wizytę, dziękuję za suby, lajki, komentarze oraz zapraszam do subskrypcji osoby, które oglądają, a jeszcze nie subskrybują. No i zapraszam jeszcze raz do tego konkursu. Więc jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.